Siemako, w dzisiejszym odcinku powiem Wam, co robić, żeby się nie nudzić, gdy szkoły są zamknięte. Jak się rozwijać myślowo i fizycznie. Czytaj książki. Książki to świetna metoda na zabicie nudy. Poprawiają one m.in. sen, uspokajają i pogłębiają wiedzę. A jeżeli nie lubisz czytać książek, możesz sobie pooglądać filmy. Jest masa fajnych filmów. Zachęcam Cię do tego. Rozwiązuj różne łamigłówki logiczne, takie jak na przykład Sudoku. Sudoku jest to gra, która polega na wypełnianiu wolnych miejsc odpowiednimi liczbami. Liczby te nie mogą się powtarzać, dlatego popełnienie choć jednego błędu skutkuje złym rozwiązaniem całej gry. Konieczne jest więc logiczne myślenie, a często także zapamiętywanie, jakie liczby mogą być wpisane w danym miejscu. Dlaczego warto w nią grać? Sudoku ćwiczy logiczne myślenie i pamięć. A jeżeli bardzo kochasz szkołę, możesz sam lub sama czytać sobie tematy, które będą, gdy przyjdziesz do szkoły. Będzie Ci wtedy o wiele łatwiej się ich nauczyć. Rozwijaj swoją naukę języka obcego. Język obcy, na przykład angielski, bardzo przydaje się w życiu. Ucząc się języka obcego, ćwiczysz mózg, który jak każdy organ, by działać sprawnie i rozwijać się, potrzebuje bodźców do ćwiczeń. Nauka języka obcego jest to obecnie najbardziej skuteczny sposób na usprawnienie pamięci krótko i długotrwałej. Podczas nauki języka spalane są zbędne kalorie, które mózg wykorzystuje do swojej wytężonej pracy. Rozwijaj się fizycznie. Wykonuj sobie takie ćwiczenia, jak na przykład pompki, brzuszki czy przysiady. Możesz dzięki temu zbudować swoją formę, albo jeżeli już ją masz, podbudować. Możesz pograć sobie w gry planszowe. Gry planszowe są bardzo dobre dla mózgu, a jednocześnie pozwalają miło spędzić czas z rodziną. To by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli chcesz więcej takich odcinków, zostaw suba i łapkę w górę. To ja się z Wami żegnam. Cześć!